Jest mana, jest imprezka. BO3, czyli do dwóch wygranych po stronie lewej. W kolorze niebieskim jest mana. Witam was serdecznie na YouTubie. Natomiast po drugiej stronie jest Namszar. Jesteśmy na Home Story Cup. Ja jestem na Home Story Cup. Wy razem ze mną też jesteście. Mana gra teraz na Namszara. No byłoby na pewno fajnie, gdyby dał radę mana wygrać z Namszarem. Byśmy byli dosyć spokojni. Oddajemy kamerkę z powrotem. Jak wygląda nam tutaj akurat ta grupa, bo jest 8 graczy i grają panowie każdy z każdym do dwóch wygranych, tak, każdy z każdym. Aż założę headset, żeby się bardziej wczuć w grę aktualnie. O, proszę bardzo, przyszedł Klem, zanim idzie z minut. Dobra, wszyscy tutaj pilnują Klema, wszyscy pociszają Klema, że sobie przegrałeś, to przegrałeś, ale nie jest źle, nie martw się, mogło być gorzej. Zagrałeś lepiej niż Mythic, czy jakieś tak. Dosyć zabawnie. Dobra, zobaczmy te grupy aktualnie. Banem prowadzi 0 straconych map, później jest Solar, stracił jedną mapę, ale to oczywiście z maną. Następnie Namszar wynik 1-1, mana wynik 1-1. No mana z Namszarem może bezpośrednio walczyć o awans, więc byłoby dobrze, gdyby mana teraz wygrał. Jeżeli mana teraz wygra, to będzie w dosyć dobry, bym powiedział, bezpiecznej sytuacji. Nie będzie jeszcze bezpiecznych awansu, ale będzie miał już dwie wygrane, a potrzebuje czterech wygranych, żeby mieć pewność, że awansuje. Okej. Okay. Tam się napije i policja. Ja nie wiem, że w Niemczech chyba od 16 lat można pić już jakieś alkohole, jeśli się nie mylę, ale głowy za to oczywiście nie dam swojej i innych też. Zresztą Klem ma obstawę w postaci jego siostry. Dobrze, co jest? Stargate jest? Jest, no to fajnie. Trzy bazy aktualnie do dwóch, o mój Boże, lud bym sobie teraz tak wysypał na siebie i byłoby idealnie, bym był szczęśliwym człowiekiem. 11 godzin, 15 minut, aktualnie streamujemy, okej. Okay. Zerknijmy, co się dzieje, jest Stargate. No i mana otwiera Stargate'em. No kurde, ten pierwsza mapa na Solara była taka fajna. Potem już było trochę gorzej. A później był all-in, a później normalną grę próbował zagrać mana, ale sobie nie radził na te maslingi ze strony Solara. Z Namszarem musi też Polak oczywiście uważać, bo Namszar ostatnio bym powiedział w formie zwyżkowej. O tak. Siostra, no co za... Ja wam mówię, normalnie czuję się jakbym był na jakimś czacie tego. U jakiegoś Magicala albo coś w tym stylu. Gdzie zobaczą dziewczynę, to wola Boga, wola Boga. Co to się działo? Dobra. Ler tworzone, zerknijmy, spor jest, żeby właśnie Oracle nie zrobił jakieś tej krzywdy. Czy mana z Namszarem nie grali w Challengerze? Dobrze mówię, mana z Namszarem... Nie, Namszar dołem drabinki przeszedł, przepraszam najmocniej. Drugie miejsce miał Namszar, czy dolną częścią drabinki. Mana grała na Sola, na Serala chyba, jeśli się nie mylę, w Challengerze. No nic. Lecimy sobie grzecznie z grą, zerknijmy, Oracle jest, Phoenix jest, będzie próba podniesienia. Ej, to jest akurat zabawne, bo tutaj podniesie Queen'a i spokojnie może 4 drony zabić. Nawet jakby w dołem wleciał, to 4 dronki czekają na śmierć. Dobra, i tak raz, dwa, trzy, no i dobra, skończyło się na 3. Nic wielkiego. Nie, 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 Grześ, nie! Ojejku, ała! Aż mnie to zabolało, no trójka zabita, no mógł poczekać, aż zregeneruje mu się energia. Ajajaj. No szkoda. Będzie próba przyjęcia ekspansji, więc w czasie zobaczcie, co się dzieje. Kolejne Feniksy są robione. Mana mówił, że ten build jest no, kontrowany maslingami. Jeżeli jakiś floodlingami by się pojawił, to Mana może mieć duże problemy. Jednak jeżeli chodzi o jego przeciwnika, zerknijmy. Hydralis Hyden zaskoczył. Od razu speed na hydralach. Do tego wszystkiego mamy wszystkie hydralisów. Ktoś będzie chciał puszować w ten sposób. Przynajmniej spróbuje spuszować. Jak to się zastanawiał, ta Azjatka jest dziewczyną Harmstema, która się tutaj czasami pojawia, nas przechodzi. Okej, okay, dobra, Shield Battery może być. Zerknijmy, podwójny robotyk już jest.
No i wsio lecimy tym dołem. Znaczy oni lecą, ja tam nie wiem. Dobra, ósemka, dlatego dwójka z centrum. Musi nakładać teraz cały czas presję. Polak musi tutaj nakładać jakąkolwiek presję, żeby te hydry nie wpadły na fajny pomysł ruszenia zadku i zaatakowania, bo jeżeli hydry przejdą na drugą stronę mapy, to Polak będzie miał przestosunkowane całkowicie. Aha, polowanie na o jejku! Też go chyba nie lubił, tego Feniksa. Ale zobaczcie, jak fajnie mana od razu wycofał go do bazy. No, polowanie na overlordy. Jeden będzie zabity, co z kolejnym. Drugi też padnie. Niby niewielka rzecz, ale jako, że Feniksów żadnych nie traci, bo to przeciwnika to boli. I kolejne dwa overlordy. Ej, to jest bardzo fajny supply block. 7 overlordów, to znaczy 7 larw, 700 minerałów straconych. Wszystko po to, żeby zdjąć supply bloka. Tutaj żartuję, ona na pewno na ostatnim Home Story Cup też już była. Na 100%. Szarża, dlatego Immortale, plus 1 do ataku. Co tam na dole? Na razie cisza, spokój. Zerknijmy, Baning Nest i Evolution Chamber i tutaj nic. Szuka ostrożnie Grzesiek. Byle nie tracić Feniksów, one będą później przydatne. A tu nie ma co walczyć, za dużo tych hydr. A co robi mana w międzyczasie? Szarża na zlota, jak widzimy, piątka gate'ów. Ja bym chciał tutaj zobaczyć, szczerze powiedziawszy, Templar's Archive i troszeczkę jednak Stormów, bo bez Stormów może być na dłuższą metę jednak niebezpiecznie. A ja chciałbym wam też podziękować, że jesteście razem ze mną. Wbiliśmy dzisiaj 450 osób, więc mniej więcej tak jak... powiem tak, chciałem, żeby było te 500 wbitych. Liczyłem na... Tak mówiłem, że chciałem, żeby było te 500. Liczyłem, że będzie was pewnie gdzieś z 300 max. Więc jestem zadowolony. Taki powolny powrót do streamowania z mojej strony. Mam nadzieję, że każdego dnia będziemy wzbijali się coraz większą i większą i większą ilość tego wszystkiego. Stormy się pojawiają, szarża na zetach może być, plus jeden do ataku też, proszę bardzo. 10 hydrali. Masa hydrali, storm się rozpoczyna. No ale jak już mówiłem, Feniksy mają pilnować, aby ta armia się nigdzie nie ruszyła. Jak się wytrzymuje w tym zapachu? Słuchajcie, z tym zapachem jest jak z gotowaniem żaby. Jak wrzucisz żabę do wrzątku, to ona od razu oparzona wyskoczy. Ale jeżeli będzie się trzymał i podkręcał tą temperaturę coraz wyżej, wyżej i wyżej, to w końcu ją ugotujesz. Tak samo tutaj, jak się zejdzie na dole i tak ten zapach się robi coraz... Przesiąka się tym zapachem. On wchodzi w ciebie, ten zapach. Ty myślisz, że to jest normalna rzecz. I gorzej jest, jeżeli się wyjdzie na zewnątrz i wróci. Bane'ów plus 1 do ataku na nich. Pamiętajmy, że mana, jeśli się nie mylę, ma już ten Psionic Storm i teraz jest ekstremalnie ważne, aby te stormy się spłaciły. Feniksy mogą już wrócić, one się później przydadzą. O mój Boże, mana! Forcefield'y by się przydały, poleciały Forcefield'y, dobrze! Bane'y przegonione wszystkie, teraz jeszcze stormy, o mój bo, ale go tu ładnie nam szara bierze, który wchodzi w te stormy, ale problem jest taki, że mana ma za mało tej army. Feniksy by się... Tu się nic te Feniksy nie przydadzą. Mana potrzebuje High Templarów. One już z góry schodzą. Za chwileczkę będą gotowe. Immortale teraz byle przyjęły na siebie te Bane'y. Kolejny... O nie, 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 nie. Te Immortale, te Bane'y są bardzo niebezpieczne. W międzyczasie jest dużo Hydry, ale słuchajcie, Hydry... Tu są dwa Stormy. Jest jeden. Trochę mało. Przydałby się kolejny. Ekspansja zablokowana, czwarta baza, no mana tu ma problemy, przynik piątą przejmuje. No, zobaczmy nam czar, większe zaopatrzenie armii. Chociaż mana dzisiaj właśnie do... Mana ładnie grał dzisiaj z stormami przeciwko hydraliskom i tak dalej. Nie, 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 długa, to jeszcze chwilę trzeba poczekać, aż będzie energia. Dobrze, byle Banelingi się nie porozbijały na armii Polaka. Duża ilość harwesterów, naprawdę bardzo duża ilość, nie harwesterów, a tych
High Templarów ze stormami. Kolejne by się przydało. High Templary mana próbuje cofnąć. Jeszcze wychodzi naprzód kolejny storm. Poleciał 5 harwesterów zabitych. W międzyczasie zeloty zajmują się ekspansją. No próba utrzymania tego i tu się mana utrzyma. Stormy zrobiły robotę, do tego później immortale to wybijają. Ekspa po stronie prawej nie będzie jednak zniszczona. Została mocno uszkodzona, ale nie została rozwalona. I teraz sprawdźmy steraty. Jakby nie patrzeć, są większe u Namszara. Tylko, że Namszar ma lepsze wydobycie. No i te Feniksy, ach... Ej! Halo! Co to? Zobaczcie, co tutaj jest. Dajesz gdzieś w to miejsce dokładnie. Wlatuj, wlatuj Feniksami. Zobaczcie, że to jest wolnego miejsca. Patrz, kto trzeba było wybić. No chodź. Już Rodzyn na samą myśl o tym, ile tutaj jest do wybicia, się uśmiecha. Nie, 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 o mój Boże! Trzy archony, no dobra. Archony to lepiej, niż żeby miało nic tutaj nie być. O, patrzcie, Lingi wpadły do środka. Mana dał się teraz złapać, trochę też pechowo. Na szczęście tak, zloty zostaną zwarpowane, więc to nie będzie problem. Podniesione proby Lingi i tak dalej. No ale parę harwesterów zostało zabitych. Jak to się mówi, ktoś odstawił manę. Do tego stracił no, za dużo tego wszystkiego Grzesiek. 47 harwesterów do 81. Ile jest High Templarów? Tylko 2 sztuki. A przynajmniej 6 ich było. Aha, tu jeszcze dalej godziny. No pięknie. No więc... mana robi to, co robi mana. Czyli to, co zawsze. Nic nowego. Ja już mówiłem, jeżeli mana... mana musi wygrać to spotkanie, jeżeli chce myśleć przynajmniej o drugim miejscu w grupie. Jeżeli nie wygra tego, drugiego miejsca w grupie raczej nie będzie miał. Bailingi z przodu. Tutaj wszystkie będą podniesione, tyle przynajmniej dobrego. Nie będą w stanie one akurat nic wykombinować złego. Tam Stormik. Nie, no nie ryzykujemy tak. Tylko zauważcie jedną rzecz. Greater Spire się pojawia. Niedługo będą Broodlordy. Mana na Solara bardzo ładnie Broodlordy, na Broodlordy grał. Był w stanie tam troszeczkę wygrać nawet. O, jakby tak strzelił, takie force fieldy z tyłu, force fieldy z przodu i potem BUM stormem na niego. Widzę, że ktoś gdzieś zaczyna trafić harwestery, o tym za chwileczkę. Tu jest, Feniksy się... Ej, ładnie się Feniksy... Idealne miejsce Feniksy, żeby małe co nieco zniszczyć. Wjazd poddziała, storm za chwilę na tył, powinien polecieć, ale tego jeszcze nie potrzebuje. Widzę, że przerzucany jest większy oddział. Mano już to zeskautował. 7 harwesterów zabitych, ale zobaczcie, Namszar ma 92. Storm na Hydry, dobrze. Na Lingi tam nie jest aż tak bardzo ważne. Póki nie ma upgrade'u, póki nie jest gotowy jeszcze ten upgrade dla Kraklingów. I mana przygotowuje się do Broodlordów. Do obrony przy Broodlordom. Przede wszystkim Mothership będzie potrzebny. Tempesty by się tu bardzo przydały. To będzie bezpieczniejsze w każdym razie. No i mana niestety, zobaczcie, no Namszar ma 2000 minerałów więcej na minutę. Dobra, jest teraz wyjście many. To może wyglądać dosyć ciekawie, jeżeli będą dobre stormy rzucone, żeby przyblokować. Ekspansja, no cóż, trzeba się z nią pożegnać. Mana teraz spróbuje się przebić, no i liczymy na to, że jakoś to po ludzku wyjdzie. Energia na storm powinna za chwilę być. Niech się gdzieś tutaj wbija pod armię przede wszystkim przeciwnikowi, żeby było zabawniej. W którąkolwiek stronę, niech gdziekolwiek mana idzie i zobaczcie, mana zmusi... O mój Boże, dostał się pod Broodlordy! Tylko tak, jeden storm, jednego Broodlorda zabije, kolejny storm na Hydry, stąd trzeba będzie za chwileczkę się wycofywać, nie wiem, jakiś Mass Recall albo coś w tym stylu. Gdzie są Broodlordy? Podchodzą, mana ma tu z lekka przechlapane, no dał złapać tą armię, jest Mass Recall, pierwszy Tempest, Expy jednak nie zniszczył, 13 harwesterów rozwalonych, co z tego, jak nam Szarma 90, kuźwa, jeden harwesterów. Namszar ma 91 harwesterów. Co to jest? Ej, niech ktoś skoczy zobaczyć, czy to na pewno jest Namszar, a nie Red gra. Bo to tak pachnie Retem. Nie Kretem, a Retem. Tempest, no Tempesty jak najbardziej na Broodlordy. All I do is drone.
Gwiazd z dwóch stron, Mana widzi to, dorzuca sobie kolejną porcję zelotu. Brakuje tu jednego Stormu, to wszystko co było potrzebne w tym momencie. Jeden gdzieś tam na dole, no i dobra, to będzie akurat fajne. Bo zobaczcie co się dzieje, Feniksy zaczną kontrować Broodlordy. Mana już coś takiego samego zrobił przeciwko Solarowi, do tego widzimy, że Tempesty z tyłu się trzymają. Trzeba teraz targetować oczywiście Broodlordy, aby to jak najszybciej padły. Jednak Polak ma trochę za mało tej armii z tego wszystkiego co widzę. Nie jest w stanie tej się utrzymać. GG, 1-0 dla Namszara. No dobra, nie wymiotuj, nie piłeś, tak piszą co niektórzy na czacie. No, troszeczkę mi się odbiło. Piłem 3 litry wody. To jest ciekawe, że dałem radę wypić 3 litry wody. Jestem zszokowany. Ale trochę tego się już wszystkiego opiłem. Morgirus, tak, czat szaleje, widzi dziewczynę. Wola Boga, jestem w internecie, zobaczyłem dziewczynę. A co się dzieje? No widzę, że szalał czat. No dobra, my lecimy sobie grzecznie, z gromy sobie podłączę telefon do ładowania na kolejny meczek. O, coś za... Ping. Niech się ładuje przed wyjazdem. Pierwszy dzień Homestead Cup trwa w najlepsze. Zerknijmy, jak aktualnie będzie nam wyglądała ta drabinka. Może ktoś gdzieś coś już ugrał. Nie jestem pewny. Zimny Red Bull i chłodzić czoło. Ej, to jest myśl. I to jest bardzo dobra myśl. Nawet chyba zaraz zrobię coś takiego. Zerknijmy, jak wygląda nam aktualnie grupa w tej chwili. Bany. Stracił mapę na kogoś banę? Dobrze widzę? Tak, na Solara ban. Okej, dobra. To, że ban stracił mapę na Solara, to nie ma co się dziwić. Optimus wygrał z jego 2-0. Mana przegrywa z Amszarem 1-0. Showdown kontra Tierrow jeszcze trwa. Po tej mapie będziemy, jeszcze nic, żadnego wyniku nie ma, będziemy mieli Mana kontra Shadown, a potem będzie Mana Shadown, potem będzie Mana kontra Bane na głównym streamie i na sam koniec Mana kontra Yogo. Realnie rzecz ujmując, Mana kontra Yogo powinna być wygrana Yogo. Mana, przepraszam najmocniej, na Shadowna i na... Mana potrzebuje jednej wygranej jeszcze. Mana teraz potrzebuje jednej wygranej, najlepiej z Namszarem, bo z Banem będzie ciężko. Jeżeli Mana dałby radę wygrać, jest w top 4. Jeżeli Mana nie da rady wygrać, no będzie naprawdę niebezpiecznie. No chyba, że z Optimusem wygra, o tak powiem. TLO, Shadon, Optimus, Yogo. To są 4 wygrane, które Mana potrzebuje. A wtedy zająłby 4. miejsce w grupie. Lecimy z pierwszą adeptką. No Mana ładnie grał na WCS-ie. Grała Mana ładnie na WCS-ie, ale pamiętajcie, WCS to była zupełnie też trochę inna sytuacja. Aktualnie nie... Tak, Mana jest tutaj od samego rana. Od pierwszej na pewno jest, jak ja już tutaj byłem, to Mana chyba już był, więc od pierwszej siedzi, trochę potrenował. Jest późna godzina, to jest zmęczenie. Oczywiście obie strony są również zmęczone, ale co tam Zerk ma czuć się ze zmęczeniem? Co tam Zerk może... Zerk i tak nie musi dokładnie grać. Zaraz mi się oberwie. Dobra, trójka dronek może być, ler dorzucone, adeptki wjeżdżają do środka. Nie wbiły się. W sumie jakby się wbiły, to tak, lingi w miarę szybko byłyby zabite. Pojedynczy queen, może dałby radę się tutaj... Nie, dobra, kolejny queen, nic by nie wyszło. Nic by nie wyszło tutaj. Gremor pisze unsub. Ej, Torpid, weź wycofaj tego suba Gremoremu i daj komuś innemu, kto doceni. Okej. Dorzućmy do tego wszystkiego jeszcze Robotic Facility. Tak, nie, już takie żarty rzutami. Też jest zmęczenie bardziej może boleć, jeżeli chodzi o precyzję, no jednak Protosa niż Zerga. Zerk może troszeczkę tutaj... No pięknie atakowany gaz. Jeden harvester zabity. No ale no Grześ! No rusz ty Oracle, no to co ty czekasz? Z luzu wrzucaj jedynkę, puszczaj sprzęgło, dawaj gaz i proszę i patrzcie poszedł jak Passat w TDI. Dobra, czas na ler. Okej. Dlaczego Mana nie grał kolosów? Bo
on nagrał Kolosy ostatnio, nie pamiętam. Kolosy są mocno sytuacyjne, bym powiedział. To nie jest coś, co się gra normalnie. No i teraz oczywiście zabawa w przyjęcie ekspansji. Mana ustawiony dwiema adeptkami i Oracle. To na razie powinno wystarczyć. Tutaj jeszcze Oracle goni przeciwnika. Trochę tam niebezpiecznie, ale dobra, są zeloty. Nie, no to jest... Tu mana będzie bezpieczny. Spokojnie. Tu jest git. Przynajmniej na razie. Drgimy, 13 roachy. Widziałem hejtemplary. Widziałem hejtemplara cień. Jest, są hejtemplary. Czas na archoniki w takim wypadku. Żeby zatrzymać się jak coś pochód zerga, albo inaczej. Zmusić zerga, sobie grzecznie wrócił pod bazę. 5.50. Wydaje mi się, że troszeczkę to jest umane opóźnione wszystko. No i teraz będzie ciekawy. No, Feniksik widzi, jak wygląda sytuacja. Atak na dole i nawet nie dał rady zabić. No i pamiętajmy, co najwyżej lingami może spróbować harasować, ale to jest wszystko. Postaw tego pylona, postaw. Dobra, postawił pylona, przeciwnik więc nie przejdzie na drugą stronę. Przynajmniej na razie. Immortal jest stworzony, ale to będzie wszystko bolało. Co jest, Forcefield? Dobrze. Uff, o mana, zanim się pozbyć budynku, jeśli się nie mylę. Więc trochę roach oberwało i teraz tylko Arkonami wrócić i ubić tą armię. Też, to też boli nam szara coś takiego, że tak traci jednostki. Okej. Okay. Zobaczmy straty. O, wiele większe u nam szara. Zabawy z żarówkami, mam na myśli, ktoś ma na myśli Arkona, czy to nic nie da. Zabawy z żarówkami, Arkonami, wiecie o co chodzi z nimi. Chodzi o to, że one dużo obrażeń nie zadadzą, ale mają trzymać armię Zerga z daleka od bazy Protosa. No i szykuje się push naszego gracza. Zloty, Archony, pojedynczy Immortal. O, tu byłoby co łapać z tego, co widzę. Szkoda, że tego nie złapał. Będzie czwarta baza zablokowana. Przynajmniej tyle się uda. Dwa pylony są dorzucone. Ale mana jest na 54 harwesterach. Na razie musimy to wystarczyć. Bardzo ładnie tutaj przerzucone jednostki na tył, żeby podbyć się. Nie. Strasznego War Prisma nie stracił. Wszystkie queen na dole ubite. Świetny push ze strony Polaka. Tylko teraz tak, War Immortala. Trzeba ratować. Trzeba go tutaj przerzucać. Zobaczenie armii podobne. Szarża na zlotach jest. No i teraz mana tymi zlotami na dole czeka. Nie wiem, po cholerę tam czeka. Adeptki od góry zaatakowały. Teraz się dopiero ogarną. Ekspansję dał radę zniszczyć. Pamiętajmy, że nie ma queenów, żeby były w stanie podbyć się War Prisma, więc można tutaj bez problemu na razie gonić i atakować. Ależ ten Immortal by się teraz jeden przydał, który padł. Może tak dropik do maina, gdzieś poganiać się z przeciwnikiem, ale co te zeloty robią? Ajaj, one nie mogą tutaj walczyć, nie ma sensu, żeby walczyły. I polowanie na queena. Aj, prawie się udało. Fajnie, że zablokował bazę, fajnie, że trochę harvesterów ubił, ale gry jeszcze nie wygrał. Fajniej by było jeszcze, gdyby miał na przykład jednego Voida chociażby. Ej, wiecie, że nam szar może ten oddział bardzo szybko stracić? Archony z przodu, Archony z tyłu, Immortal. Oj, nie, nie tak, nie wolno. Dobra, Oracle przydałoby się, żeby zaczęło atakować. A pojedynczy Forcefield to jest jednak ciut za mało. Poleciały Bajle i trafiają w tego Immortala. Jestem ten pal, kolejne Archony będą zrzucone. Teraz mana musi to oczywiście przerzucać i przerzuca. I ładnie trafia. Armia przegoniona, ale szkoda Immortala bardzo. No dobra. Czas na kolejne forge. Dorzućmy jakieś upgrade'y. Plus jeden do ataku jest. No i dalej by się przydało. Ale zauważmy ciekawą rzecz. Wydobycie tutaj właśnie było nam szara większe, ale mana dobra zaatakować. Ekspansję zniszczył. Bił się tam parę harwesterów. Padło. Poharasował. No i teraz sprawdźmy fajną rzecz pod L. Mamy straty. I straty większe u nam szara. Niewiele większe, ale zawsze to coś. Nie strać War Prisma! Fajnie, oj, no i był Warpism, nie ma Warpisma. Tyle można powiedzieć o tym wszystkim. Nie wiem, co mana jeszcze kombinował. 6 harwesterów zabitych. Gdzieś tutaj Oracle poszalało, tak? Tak, dokładnie. Boże, jedyny, ale bym sobie teraz pod prysznic wskoczył, orzeźwił się i tak dalej. No i lurki. Psionic Storm, Immortale i Archony. No, trochę mało tych Immortali. Troszeczkę maławo, bym nawet powiedział.
9 hydr, dorzucimy do tego sobie kolejne lurkery, ślicznie. O, co jeszcze, co jeszcze? Plus 1 do ataku, plus 1 do obrony. No w końcu jakieś upgrade'y u Polaka się pojawią. Trochę boję się tego. Mano tak fajnie zaczął. Pierwsza wygrana 2 do 1 z TLO, potem pierwsza wygrana mapa przeciwko Solarowi. I już wyglądało to tak, że jeszcze jedna wygrana i byłyby dwie wygrane. Jeszcze jedna wygrana mapka, byłyby wtedy dwie wygrane, a tak. Przegrał na Solara 2 do 1. No teraz z Namczarem się męczy, jakby nie patrzeć. I przegrywa z Namczarem, nie ma co ukrywać. Nie chcę pić Red Bulla, no to się skończy bardzo źle. Poza tym strajkujemy, jeżeli chodzi o Red Bulla. Nerczo już trzecią imprezę pod rząd odpuścił Home Story Cup, więc przeskakujemy ten na Monsterki. Jeśli się nie mylę, Team Liquid był sponsorowany przez Monstera? Nie, to EG. No i dobra, Mana przynajmniej zauważył, że drop się szykuje. Co tutaj są? Hydry, Roach'e. Bardzo dobrze, że w takim momencie polski gracz to przechwycił. Przynajmniej zdaje sobie sprawę, że będzie niebezpiecznie. Tego jednego Overlorda to w sumie mógł zabić. No i teraz tak, lurki pozakopywane, to wszystko zostało oznaczone, ale wszystko też obrywa. Oj, błąd ze strony Namczara, wykopał jednostki przynajmniej przez chwilę. Immortale przez to teraz przejdą bez najmniejszych problemów i trzeba będzie zrobić mass recall, tak mi się wydaje. Armia oznaczona, nie dał rady. Oj, mass recall Grześ, chyba tu będzie potrzebny. Zeloty jeszcze ruszają do boju. Chociaż na razie co najwyżej budynki padają. To mógł jednego Overlorda spokojnie ściągnąć. Strata budynków to nie byłby problem. Jeden Storm, dobrze, za chwilę kolejny powinien to przegonić, więc nie jest źle, fajnie, Mana zabić własnego Obserwera. Pięknie, no zabić własnego Obsa, trochę smuteczek. I przez taki niewielki drop Polak będzie tracił Harvestery. Archon jeszcze z przodu, będzie ten Master Recall, nie będzie tego Master Recalla. Immortale z przodu czekają właśnie na jakiś atak. No zabij chociaż te owki może. Drop, który był zeskautowany, zabił 20 harvesterów. Mana miał energię na Mass Recalla. Przynajmniej overlordy wszystkie. Chciałem powiedzieć, że wszystkie overlordy zabiję. Nie udało się to jednak. Przeżyły, no mógł... Ilość harvesterów 71 do 83, przy czym nam trzeba większą armię. Dobrze działa się pojawiły w ostatniej sekundzie, ale na to nic wielkiego nie zrobią. Plus Immortal. To akurat trochę będzie wyczyszczone. Jeden lurk zabity, przydałoby się jeszcze jednego. Kolejne się pojawiły i teraz trzeba będzie się w to zbijać. Jak sam Mana mówił, stormy na to wszystko nie są w stanie tak naprawdę tu nic zrobić, ale Immortale od tyłu jak się wbiją w armię, to już zupełnie inna bajka. I kolejna ekspa stracona. Może w sumie byłoby fajnie, jakby Mana teraz zabrał swoją armię i zaatakował, ale nawet jakby zaatakował, to co? I tak mam mniejsze zaopatrzenie przeciwnika. No nic, no nie wygląda to przyjemnie. To trzeba przyznać, znowu 20 harvesterów zniszczonych, czyli co, 40 parę? 42 dokładnie, no. Czyli 40 i para rozwalonych harvesterów. No sinusoida, autentycznie Mana to jest taka cholerna sinusoida, żeby tutaj z tyłu nie potracił jednostek, żeby te High Templary przeżyły. Kompozycyjnie, bądźmy sobie szczerzy, Mana te Immortale i Stormy, to jest mocne, przy czym brakuje jednak czegoś tutaj z przodu jeszcze, co by tankowało na siebie obrażenia, jakieś dodatkowe Zeloty może, dodatkowe Kite, dodatkowe Archony, Warpism bardzo ważne, żeby przeżył. Kolejny Storm. Nawet nie jest tyle, że Mana nie umie, po prostu bo był trochę głupi błąd. Takie niedocenienie zerga z lekka. Zauważcie upgrade'u Many. 2-2 kontra 2-0 u przeciwnika. Warpism będzie zestrzelony. Nerfić tego zerga jak mocno się tylko da. Ja wam mówię. Albo zergowskich graczy, obcinając im palce u stóp. Żeby nie mieli równowagi. Nie wiem, co to wygrzeda, ale... Nie, no.
No fajnie, że przynajmniej trochę ten klip czyści, ale problem jest taki, że tutaj widzimy właśnie. No tutaj da się to wybronić, przynajmniej na razie. Spróbuję przechwycić przeciwnika. No i na kursie przechwytującym by nic nie zrobił. Chociaż nie, jakby z dwóch stron poszedł, to może. Dobrze. Ale oczywiście tylko nerfić nie polskie zergi. Polskim zergom od polskich palców zergowskich z daleka. Niestety to niedługo będą, no nie, dobrze, lordów jeszcze trochę czasu. Fajnie, że się ten klip to spowalnia, jakby nie patrzeć armię zerga. Banelingów nie ma, co mi się ogólnie podoba przy takiej ilości immortali. Stary Homestory Cup, drugi raz to ostatni był CS. No nie, no ja chciałem przypomnieć, że Mana wygrał Dreamhacka, gdzie pokonał Stefano, który był w półfinale, który był uważany za najlepszego gracza aktualnie wtedy na spoza Korei. Potem wygrał jeszcze z Dimagą, więc to nie jest tak, że Mana tylko dwa razy grał dobrze na zergi w swojej karierze. Troszeczkę więcej tego było. Poleciały Stormy i teraz, o mój Boże, jak on się przez to przebija. Niestety będzie tracił ekspansję. To jest olbrzyma siła ognia. Immortale jak się w budynki ładują, to nie ma przebacz. O, patrzcie, jaka ładna dziurka otwarta. Byłoby fajnie z lotami zaatakować od tyłu, wbić się w przeciwnika. Mana jednak na to aktualnie nie patrzy, czy Polak ma detekcję tutaj, bo tak trochę się ma detekcję. Rozstawiony już jest obserwer, ważne, żeby nie został zniszczony. O, patrz, mam zerga u siebie w bazie, jak miło. O, miałem zelot, który mogłem go powstrzymać. Po co mi ona? Mógł wcześniej to zaatakować, odciąć przeciwnika. Tak, Mana ma mniejszą armię, niestety... Nie. Dobrze, że Broodlordów jeszcze nie ma. No, jest pierwszy Broodlord. Wykrakałem. No nic, no to wszystko będzie bolało, jeżeli Mana przegra. 2-1 w mapach. Czekamy na Stormy gdzieś od tyłu. Zobaczcie, jak Hydry się zatrzymały na chwilę. Mana zawsze będzie mógł zrobić Master Call, ale musi wpierw pokonać tą armię. Jeżeli pokona to, co jest tutaj z przodu, no to będzie potem już mega. Broodlord za chwilę powinien być zniszczony, nawet jak się pojawi. Transfuzja się pojawiła i bij się, rozwal i zrób Master Call gdzieś. Mniej więcej tak to powinno wyglądać tutaj moim zdaniem. Rozwalić armię, rozwalić bazy, Master Call, chociaż to jeszcze gdzieniegdzie wydobycie na odległość. Czy wydobycie jeszcze jakieś jest? No i to jest fajne, bo Mana siedzi pod bazą przeciwnika. To będzie zniszczone. Kolejne dwa Broodlordy się pojawiają. Niestety Mana... O, no nie! No, no, come on! Dobra, są już te Broodlordy. Gdyby Broodlordów nie było, pewnie byłaby wygrana Polaka, ale teraz jak on chce z tym walczyć? Będzie Arkony rzucał i Stalki chyba naprzód. Tak, pojawi się Arkon, dokładnie, i Stalk. No, przesłodko. Arkon ze Stalkiem walczące. Feniks jeszcze się pojawia. Nie uratował go, szkoda. No wbij się, może bazę jakąś znieść albo coś w tym stylu. Nie krępuj się. A tutaj Hydry plują. Plują na Polaka jak się da, tak to jest i tak zabawne z tym... Dlaczego tu jest 5 obserwerów? Przeciwnik gra Swarm, ten, gra Broodlordy. Uj, urwa, dawać 5 obserwerów. Dobra. Ej, ale to jest dobre. Zabij. A, nie ma hydralizm, nie ma też hydrali, dobrze mówię? Nie, ma 11 hydrali, więc spokojnie. Myślałem, że nie ma hydralizmów, ale hydralizm jest stworzony. To jest akurat dosyć zabawne, co mamy tutaj aktualnie. Gdzie są te hydrale swoją drogą? Już, człapią hydrale. Feniks zabił jednego Broodlorda. I Wojdy. Szkoda, że nie możemy zobaczyć, jakie dokładnie jednostki przez tego Feniksa zostały zniszczone. O! Expa. Jak fajnie. Pójdę zniszczę. Gdyby nie to, że tu za chwilę będzie armia przeciwnika. Mana na pewno nie może walczyć bezpośrednio przeciwko Broodlordom. To jest pewne. Bez Archonów, bez większej ilości Stalków. Za to zniszczenie tej Expy jest mega ważne. Da radę ją zwalić, Broodlordy już się pojawiają, pojedynczy Storm poleciał naprzód, to wszystko zostało zniszczone, no i co teraz? Blink pod Broodlordy, żeby z nimi powalczyć, może jednego chociażby rozwalił, nie, w stanie nawet jednego zniszczyć. Ładnie się tutaj cofnął Namshar,
Armia Polaka za sekundę zostanie zniszczona. No i Immortale świetnie biją się, ale nie z tą kompozycją. Mass Recallu nie ma. Mass Recallu nie ma. Ostatni hold protoskiej imby i 2-0 będzie wygrywał Namszar. Jak tam wydobyć? O, mana miał większe wydobycie przez chwileczkę. Ogólnie rzecz ujmując, look at the supply. Zerknijcie sobie na supply i co te supply, jak ona mówi historię. Bardzo smutną. GG. Od tego momentu mana nie może popełnić żadnego błędu. Nie może przegrać z Optimusem, nie może z Shudownem przegrać i nie może przegrać z Yogo. Chyba, żeby wygrał z banem jakimś cudem. Jakby z banem wygrał, o, to wtedy jakoś tam noga może mu się jeszcze podwinąć, ale nie powinna. Aha. Naprawdę na coś jeszcze tutaj Grzesiek liczy? Że jeszcze będzie w stanie coś zrobić. O, zaskoczył! Jeden Broodlord zniszczony, drugi będzie rozwalony. Dwa Broodlordy oberwały, okej. Okay. Stormik! I Hej Templar ginie. Dobra, słuchaj. Grześ, ale pamiętaj o tym, że tu jeszcze dużo grania dzisiaj. Nie przedłużaj. Ja zwykle mówię, że gramy do samego końca, ale Todd mówi nam o zaopatrzeniu. Jeżeli Todd powiedział kiedyś coś mądrego, to raz, tu jest za gorąco i nie da się grać, a dwa, zaopatrzenie. Czy będzie jakiś teran dziś? Tak, będzie teran. Będziemy mieli terana, ale nie teraz. GG 2-0 wygrywa Namszar.